będzie spoko. Zaraz mnie tutaj złowi. O, arka. Obczemy. Na razie. Nie masz rozpałki, mogę wziąć rozpałkę. Ja taki porąbałem, takie drobne. Ale nie rozpałkę taką do... Aha, nie, to ja u mnie tego nie ma. Wiesz, teraz takie fajne są chwili, ale widzę, że miało być więcej. No to Arek, palimy. Kurde, ta brzeska gazeta się coś ciulowato pali. Czym to się różni? Tu jest kierownik, to on wie. Teraz ma czas, z tego względu, że ta szkoła tak raz jest, raz nie ma. No, to jest się kurwa. To coś zawiązać. Mateusz, masz tu szczypce do odhaczania? W tym wieku to już tak się ma, że procesor wolniej przetwarza. I pętelka zrobiona. Ej, wymyśliłem, żeby zawiązać po prostu pętlę na tam, gdzie jest otulina i ona dłużej wytrzyma. Albo mikser. Wędkę trzymasz tak na szerokość ramion. Żeby nie szerzej, nie wężej. I wtedy to jest dobrze, jeszcze raz. Tu obrócić ją do tyłu, żeby... Większa pętla powstała niż ten. W rollcaście singlowym. I wtedy to pociągnie. To jest taką siłą, żeby ci się przypon nie oderwał od wody. Jak oderwiesz, to po miesiącu jesteśmy... Nie wiem, jak chcecie mocną, ale ja zawsze robię mocno. Ale to na jezioro dobry kij jest. To na jezioro na Tupaka może być. No właśnie w tym roku zamierzam. Większe muchy i czym pociągnąć. Zbroić się w kipy. Slerka wam tak. To jest prostsze rzucanie, szybsze i dłużej mucha w wodzie. No i daleko rzucasz. Moja żona piekła. Polecam. No jak inaczej ma nie polecić, Arek, nie od żony. Królewski od Janiny. Słowek. Po raz chyba pierwszy w historii klubu, nie? Tak mi się wydaje. O, jest nasze cacuszko. Ciekawe, czy mój rozmiar wziął. Wziąłem. Duży. Czy ja wziąłem, czy to jest mój rozmiar? Zaraz zobaczymy. Jest rozmiar. Aha. Będę miał fajne wdzianko. Na rybki. Czekaj, zejdę z dymu, bo zaraz będę okopcony. Tu mniej będzie pachniało dymem. No i co? Zajebista koszula, nie? Trzeba się lansować nad wodą. Niech wszyscy wiedzą, co jest grane. O. Jakby nie było tak zimno, to bym ją założył. Bardzo fajnie. Mi się podoba. Kolorystycznie w ogóle. Kazałeś mi skoczka wiązać, to daj dwie muchy. Na to mokry on wiąz. Co? Teraz nie sądzę, daj jakąś małą przykrywek masz. Na koniec? No widzę właśnie. Siadłem. Postarałeś się. Postarałeś się. No, bez komentarza. Dobra, proszę pana. Smacznego. Okej, może być. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest pandemia. Pogoda jest troszeczkę odstraszająca, ale efekty kolegów są. Także nie jest zmarnowany dzień.
zjedliśmy dobrą kiełbaskę, zjedliśmy dobre ciasto, wypiliśmy dobrą kawę i tak już skoro jesteśmy nad wodą, no nie warto było nie spróbować coś złapać. Efekty są. Pewnie by były jeszcze lepsze, gdyby nas było więcej, może tych ryb byłoby faktycznie więcej. Ale generalnie jest wszystko w porządku. Tak jak powinno być. Sezon jest otwarty dla niektórych. Mam nadzieję, że będziemy się spotykali częściej, ale już w lepszej jakiejś takiej chwili, w sensie po pandemii, żeby można było bezstresowo połapać w większym gronie. Otwarcie sezonu jest. A bywało tak, że wchodzili do wody? No były lata, gdzie faktycznie znalazło się kilku odważnych ludzi, którzy sobie pozwolili na to, żeby wejść. No niestety, no nie dzisiaj. Ale efekt z brzegu też jest, także... Może następnym razem na pewno. Ale trzeba przyznać, że jesteśmy twardzielami. Co wtedy czuje wędkarz? No ładna ryba. Może się bierze. Widzisz? Widzisz? Jednak chcą hydropsyśkę. Jaka mucha, taka ryba! Ty was nauczysz. Ja się uczę właśnie. Trzeba zrzucić.